Witam serdecznie, kochani, spod znaku barana. Dzisiaj robimy dla Was rozkład kart Tarota na nadchodzący tydzień, od poniedziałku do niedzieli włącznie. Mamy tutaj już karty na stole, będę tłumaczył po kolei, co one oznaczają, ale tak, zostańcie do końca, żeby się przekonać, co tutaj karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten nadchodzący tydzień. I teraz tak, mamy kartę, która najpierw mówi o Waszej życiu zawodowym i Waszych też obowiązkach. Czyli no, nie wszyscy pracujemy, niektórzy są na emeryturze, na urlopach akurat w tym czasie, więc tutaj dziewiątka buław w tych sprawach zawodowych wskazuje na to, że będziecie no, mieli stosunkowo taki intensywny ten tydzień, moje drogie barany, bo będzie trzeba włożyć dużo, dużo pracy, nie tylko w te obowiązki właśnie zawodowe, ale też takie poza nimi. Widzę, że tutaj wiele spraw będzie wołało o Waszą uwagę, wiele spraw będzie tutaj chciało od Was troszkę tego czasu Waszego, więc no do końca tygodnia widzę, że będziecie czuli się troszkę wymęczeni zapewne tym stanem rzeczy. No nie oznacza to tego, że będzie tutaj to coś nie do przejścia, to będzie coś, czego, z czym nie będzie można sobie poradzić, ale też no, będzie to wymagało od Was naprawdę dużo energii, co spowoduje, że no, nie będziecie czuli się pod koniec tygodnia może jakoś bardzo pełni właśnie sił. Jeżeli zaś chodzi o kwestie finansowe, tak, sprawy związane z pieniędzmi, mamy szóstkę denarów, bardzo fajna pod tym względem, ona sugeruje, że będzie tutaj, no może wypłata, może będzie tu jakiś dodatkowy zysk albo informacja o tym, że coś dostajecie, coś się Wam należy. Pamiętajmy, jest to rozkład tygodniowy, może niekoniecznie oznacza to od razu, że ktoś rzuci w Was walizką z pieniędzmi, tak? Ale na pewno będziecie mogli liczyć na jakiś benefit, na jakiś zysk, tak? Pytanie, czy to będzie zysk już taki realny, że ktoś po prostu przekaże Wam jakąś kwotę, czy też może to będzie jakiś, wiecie, wiadomość, że nie musicie gdzieś czegoś, jakieś zapłaty uiścić, martwiliście się może, że faktycznie trzeba będzie coś kupić nowego, tutaj nie trzeba będzie, albo ewentualnie jest to możliwość też kupienia czegoś, na czym Wam bardzo zależy, ale bo po bardzo korzystnej cenie. Kwestie planów przedsięwzięć. Mamy kartę Księżyca. Karta Księżyca mówi o tym, że jeżeli macie, i to jest tak naprawdę, bo to może pójść w obie strony, jeżeli macie jakieś przeczucia co do Waszych planów przedsięwzięć w tym właśnie czasie, to karta Księżyca sugeruje, że no te przeczucia się ziszczą. Więc jeżeli macie umówione, załóżmy jakieś spotkanie na weekend z kimś, tak, macie gdzieś pojechać, a Wam w kościach już od początku tygodnia coś mówi, że no nie, no to tego nie dojdzie. Tak, tutaj za dużo rzeczy może się zmienić, tu będzie z tym problem jakiś i tylko czekacie na telefon, żeby ktoś to odwołał, no to niestety to może się zdarzyć. Z drugiej strony, jeżeli macie wolny sobie weekend, ale byście chcieli coś porobić i też nie macie jakichś specjalnie planów, ale coś czujecie, że no a mam wrażenie, że ktoś zaraz zadzwoni i będzie chciał przyjechać. To też może mieć miejsce. Chodzi o to, że Wasza intuicja będzie w tym wypadku bardzo, bardzo wyostrzona. Przechodząc dalej, mamy kartę ewentualnej przeszkody. Trójka pucharów, tak, sugeruje w tym wypadku, że tak naprawdę tej przeszkody nie będzie. Nie będzie jakiegoś wielkiego problemu, nie będzie jakiejś takiej no, kłody pod nogi, które by los Wam miał rzucić. Nawet wydaje się, że ogólnie będziecie w tym tygodniu w całkiem dobrych humorach, więc no
Korzystajmy z tego, wy też korzystajcie, moje drogie barany. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, karta siły, bardzo fajna karta w bardzo fajnym miejscu, to znaczy, że nie tylko będziecie wyjątkowo twardego zdrowia, ale jeżeli macie przed sobą, wiecie, jakieś wyzwania, jakieś badania, jakieś zabiegi, jakieś rzeczy, które no właśnie, albo na przykład macie jakieś kontuzje i coś wam tam dolega, coś wam łypie z boku, z lewa, z prawa, to tutaj możecie liczyć jednak na to, że tak naprawdę nie dojdzie to, znaczy i to odejdzie, tak? Uda się to przezwyciężyć, tak? Czyli nie rozwinie się, nie będzie jeszcze potem gorzej was łupało, bolało, trykało. Kwestia kontaktu z bliskimi, z rodziną, ukochanymi, karta cesarzowej, tak? Karta cesarzowej. Bardzo fajna karta, szczególnie dla osób, które są w takim etapie relacji z kimś, która no, ma przynieść wam, znaczy chcielibyście, żeby się rozwinęła i miałaby przynieść wam coś takiego miłego, ciepłego. Tu karta cesarzowej wskazuje właśnie na taką uwagę, którą i wy będziecie poświęcać tej osobie, ale co ważniejsze, ta osoba będzie poświęcała także wam, więc cesarzowa w tym wypadku bardzo fajna, mówi o bardzo takich ciepłych uczuciach, takich emocjonalnych, ale też i no i może troszkę i tym fizycznym pociągu, który by się tu pojawił. Jednak, jeżeli nie jesteście na takim etapie, nie macie takiej znajomości, nie rozwijacie jej, tak, to tutaj karta cesarzowej wskazuje na bardzo taki ciepły czas spędzony z ważną dla was osobą. I to może być, wiecie, ktoś z waszej rodziny, może wasza mama, tata, może to być w drugą stronę z waszymi dziećmi, tak, będziecie mieli fajny czas, taki naprawdę dobrze będziecie się dogadywali i to niezależnie, czy dzieci są takie, czy dzieci są no, takie, nie, wiecie, nie mieszczą się tutaj w kadrze. Więc cesarzowa daje bardzo taki mocny impuls, że będzie po prostu fajnie czas spędzony, ale teraz, jeżeli jesteście raczej na tym etapie właśnie rozwijania tej znajomości, to tu będzie to, a jeżeli nie, no to tak jak mówiłem, bardzo ciepły, taki naprawdę twórczy też kontakt z ważną dla was osobą. Co ewentualnie dobrego idzie w waszą stronę. Mamy kartę ósemki denarów. Ósemka denarów wskazuje na to, że coś, nad czym pracujecie i to może być coś faktycznie w pracy, tak? To może być, nie wiem, jakiś wasz prywatny projekt, to może być nawet to, że naprawiacie coś w domu, stwierdzicie w końcu ja podokręcam te wszystkie szafki, albo w ogóle musicie skręcić jakąś szafkę, to będzie szło bardzo, bardzo dobrze. Coś uda wam się dzięki waszym umiejętnościom, dzięki waszej twórczości, może nawet dzięki no, tym sprawczości waszych rąk, tak? Uda się to stworzyć, nawet jeżeli nie zakładaliście, że macie odpowiednie właśnie, no nie wiem, kwalifikacje, umiejętności do tego, może nie macie doświadczenia jeszcze w takich rzeczach, a tutaj to pójdzie idealnie, więc załóżmy taką sytuację, gdzie musicie powiesić półkę na ścianie, już od bardzo dawna tej wiertarki w rękach nie mieliście, a tutaj uda wam się po prostu prima sort to zrobić. To jest taki prosty przykład, taki faktycznie tygodniowy, ale to mogą być też rzeczy ważniejsze, to mogą być też rzeczy takie naprawdę mające no, długotrwałe i ważne rezultaty dla was na przyszłość. I ostatecznie rada kart albo pomocny wpływ, tak, który pomoże z ewentualnymi przeszkodami. Tu jest takie powtórzenie tego, co było mówione no, z tymi obowiązkami i z tą pracą. Tak? Bo przeszkody jako takiej nie ma. Ale no, wydaje się, że będzie to mimo wszystko intensywny tydzień, w którym będzie trzeba naprawdę dużo pracy włożyć. I no, tu ta karta siódemki buław potwierdza to, że nie będzie lekko. Będziecie pewnie zmęczeni pod koniec tygodnia, ale uda się wszystko zrobić i też radą tu jest kart to, ażeby faktycznie, jeżeli macie jakieś obowiązki, to nie przekładać ich dalej, nie przenosić ich na następny tydzień.
tylko naprawdę zająć się nimi tu i teraz, jak się pojawiają, żeby potem one no, nie stały się czymś no, bardziej irytującym, trudniejszym do poradzenia sobie. Rozkład dla Was, barany, moje drogie kochane, na następny tydzień. Jeżeli Wam się podoba, możecie dać lajka, zasubskrybować kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Jeżeli chcecie skontaktować się ze mną, macie jakieś pytania, zapraszam poprzez moją stronę kosmatarot.com. Link jest pod filmikiem, tak jak zawsze. Ja jestem Kosmat Mykowski. Bardzo dziękuję Wam za Wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki.